Dzień dobry, Szanowni Państwo. Otwieram 62. sesję Rady Miejskiej w Zakliczynie. Informuję, że nasze obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozostanie na sali jest domniemaną zgodą na dokonanie rejestracji i transmisji. Witam na dzisiejszej sesji pana Dawida Chrobaka, burmistrza miasta i gminy Zakliczyn, panią Urszulę Nowak, skarbnika gminy Zakliczyn. Witam pana dyrektora Józefa Gwiszcza, radnego Rady Powiatu. Witam panie i panów radnych. Witam pracowników Urzędu Miejskiego. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Na liście podpisani są wszyscy radni, więc nasze obrady będą prawomocne. Witam pana Dawida Drukałę, zastępcę burmistrza miasta i gminy Zakliczyn. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Proszę państwa, zgłaszam tutaj taki formalny wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu D, czyli uchylenia uchwały numer 18/143/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Ruda Kameralna. W podpunkcie E wykreślenie, wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Zakliczyn oraz parafii rzymskokatolickiej w Paleśnicy. Natomiast dopisanie w punkcie F uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Zakliczyn położonej w miejscowości Kończyska oraz parafii rzymskokatolickiej w Paleśnicy oraz w punkcie G uchwały, która wyraża zgodę na przyjęcie od województwa małopolskiego do wykonania zadania własnego województwa obejmującego utrzymanie odcinka trasy rowerowej Eurovelo 11 biegnącej od drogi powiatowej nr 1410K w miejscowości Filipowice do potoku Brzozowianka w miejscowości Wróblowice o łącznej długości 13 km i zlokalizowanej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Dunajec. Czy wyrażacie państwo zgodę na dokonanie tych zmian w porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję i proszę zagłosować. No, coś mój jest. Za 15 radnych, jednogłośnie, dziękuję bardzo. I proszę państwa, przedstawię porządek obrad z tymi dokonanymi zmianami. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu numer 61/2023. Punkt czwarty, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza. Punkt piąty, interpelacje i zapytania radnych złożonych na piśmie. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A, zmiana uchwały numer 60/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej gminy Zakliczyn na rok 2023. Podpunkt B, zmiany uchwały numer 60/449/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zakliczyn na lata 2023-2037. Podpunkt C, ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Podpunkt D, uchylenia uchwały numer 18/143/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Ruda Kameralna. Podpunkt E, wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Zakliczyn oraz parafii rzymskokatolickiej w Paleśnicy. Podpunkt F, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Zakliczyn położonej w miejscowości Kończyska oraz parafii rzymskokatolickiej w Paleśnicy. Podpunkt G, uchwała dotycząca wyrażenia zgody na przyjęcie od województwa małopolskiego do wykonania zadania własnego województwa obejmującego utrzymanie odcinka trasy rowerowej Eurovelo 11 biegnącej od drogi powiatowej numer 1410K w miejscowości Filipowice do potoku Brzozowianka w miejscowości Wróblowice o łącznej długości 13 km zlokalizowanej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Dunajec. Punkt siódmy, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Punkt ósmy, informacja o bezpieczeństwie w gminie Zakliczyn w roku 2022.
Punkt 9. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022. Punkt 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022. Punkt 11. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w zakliczeniu na 2023 rok. Punkt 12. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. Punkt 13. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok. Punkt 14. Przyjęcie planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2023 rok. Punkt 15. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2023 rok. Punkt 16. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na 2023 rok. Punkt 17. Wolne wnioski i bieżące informacje. Punkt 18. Odpowiedzi na wolne wnioski. Punkt 19. Zakończenie obrad. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie ma. Proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie za, 15 radnych. Dziękuję bardzo i przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu numer 61 przez 2023. Protokół przesłany na adresy mailowe Państwa radnych w wersji papierowej przedłożony do wglądu. Czy są uwagi do protokołu? Nie ma. Proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu numer 61 przez 2023? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. I proszę zagłosować elektronicznie. I za, 15 radnych jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, punkt 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza. I proszę pana Dawida Chrobaka o zajęcie głosu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałem przedstawić sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od ostatniej sesji, czyli od styczniowej sesji 25 stycznia do dnia dzisiejszego. 25 stycznia miało miejsce Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. 26 lutego otwarcie pomnika stycznia. 26 stycznia, otwarcie pomnika getta w Zakliczynie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w tym wydarzeniu, historycznym wydarzeniu upamiętniającym ofiary niemieckich zbrodni tutaj na terenie całego kraju, w tym Zakliczyna. W tym samym dniu Dzień Babci i Dziadka, 28 stycznia senior Jada gminy Zakliczyny w Stróżach, w Szkole Podstawowej w Stróżach. 31 stycznia spotkanie z panią poseł Anną Pieczarką w sprawie rządowego programu odbudowy zabytków w starostwie w Tarnowie i w tym samym dniu walne zebranie Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska, w której rozmawialiśmy o środkach, które będą przyznane w tej perspektywie finansowej, nowej perspektywie finansowej dla gmin tutaj wchodzących w skład stowarzyszenia. 4 lutego walne zebranie OSP Harzewice, 11 lutego walne zebranie OSP Gwoździec, 13 lutego konferencja Zarządu Województwa Małopolskiego w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, podsumowująca 4-lecie Samorządu Województwa Małopolskiego oraz promująca nowy okres programowania. Tutaj uczestniczyły również osoby z terenu gminy Zakliczyn, w tym przedstawiciele samorządu, kół gospodyń wiejskich. Dziękuję również Państwu za udział. 14 lutego spotkanie z udziałem pani poseł Anny Pieczarki, z jej inicjatywy, z przedstawicielami zarządu Grupy Azoty i wójtami, burmistrzami tutaj z całego powiatu tarnowskiego w sprawie budowy spalarni odpadów w Tarnowie na terenie zakładów azotowych. Tutaj trwają już przygotowania w tym zakresie. Będę Państwa o szczegółach informował. Natomiast to jest jedyna szansa do tego, aby zatrzymać podwyżkę, a może i obniżyć cenę śmieci, która wzrasta, jak Państwo wiecie, z roku na rok, a jest to efektem rosnących kosztów i oczywiście też tutaj kwestii związanych, które są niezależne, Szanowni Państwo, od samorządu. I w tym samym dniu, 14 lutego, udział w 81. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową w Tarnowie, tutaj przy terenie OHP, przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie i składając, w którym można złożyć hołd tutaj żołnierzom Armii Krajowej.
reprezentowałem gminę Zakliczyn w tym wydarzeniu. 17 lutego 25-lecie Krakowskiego Parku Technologicznego w Krakowie. 18 lutego walne zebranie OSP Stróże. 21 lutego udział w otwartym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem w Warszawie. Tutaj kilkanaście osób z gminy Zakliczyn również wzięło udział w tym wydarzeniu. 22 lutego wizyta w rezerwacie Styr w Nadleśniczym Nadleśnictwa Gromnik celem utworzenia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Tutaj planujemy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, aby właśnie zamontować tablice informacyjne i tam też pokazać to miejsce, które jest miejscem unikatowym pod względem przyrodniczym, po to, aby właśnie promować tą edukację ekologiczną, przyrodniczą, no i pokazywać to miejsce, którym wiele osób jeszcze z naszej gminy nie było. Część oczywiście już odwiedziła to miejsce, ale to wymaga oczywiście również akceptacji właściciela gruntu, nieruchomości, jakim są właśnie Lasy Państwowe. I tutaj mamy w planach właśnie złożenie takiego wniosku o oznakowanie tego miejsca i umieszczenie tam ławek dla osób spacerujących, korzystających z uroków rezerwatu. 24 spotkanie z mieszkańcami mostu na Paleśniance, tutaj w kierunku Olszowej, tutaj w kontekście jakby ustalenia nakładów, które zostały tam podniesione przez przebudowie mostu, który prowadzi do kilkunastu domów właśnie w miejscowości Olszowa, drogi wojewódzkiej numer 975, łączącej właśnie Borową z Olszową. 26 lutego wizyta u pani, która obchodziła 102 lata w Olszowej. Taka pani, która jest najstarszą mieszkanką. Złożyłem w imieniu samorządu gminy Zakliczyn gratulacje, życzenia. W tym samym dniu walne zebranie OSP Filipowice. 27 lutego Państwowa Straż Pożarna, konferencja prasowa w sprawie zakupu nowego średniego samochodu dla OSP Zakliczyn. Mamy zagwarantowany już wkład ze strony tutaj środków rządowych. Szukamy kolejnych pieniędzy po to, aby właśnie zapewnić finansowanie na zakup tego samochodu. Również w tym samym dniu spotkaliśmy się z panem projektantem w sprawie dokumentacji na zamek w Melsztynie. Tam trzeba pewnych modyfikacji dokonać w tej części dokumentacji. Również spotkanie z panem wójtem gminy Dębno i burmistrzem Wojnicza w sprawie drogi, która łączy Gwoździec, Jaworsko i Grabno. Jest pewien odcinek, który przebiega przez gminę Zakliczyn. Planujemy, żeby w przyszłym roku tam dokonać pewnej modernizacji tej drogi na granicy właśnie tych trzech gmin. Spotkanie również w tym samym dniu z wiceprezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Tarnów oraz wiceprzewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w celu utworzenia koła gminnego i propagowania wiedzy właśnie o żołnierzach Armii Krajowej tutaj na terenie właśnie Zakliczyna. W dniu wczorajszym, czyli 28 lutego, udział w Narodowej Radzie Rozwoju, Radzie do Spraw Samorządu Terytorialnego w Warszawie. Rozmawialiśmy właśnie o przepisach środowiskowych, które wymagają zmiany, modyfikacji w kontekście inwestycji samorządowych. Właśnie one w jakiś sposób też terminowo mogą utrudniać taką działalność. No i w dniu dzisiejszym w godzinach od godziny 11 do godziny 13 miało miejsce wydarzenie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe, czyli Powiatowy Dzień Pamięci Żołnierzach Wyklętych. Dzisiaj mamy tą szczególną datę, to wydarzenie chcieliśmy wspomnieć. Tutaj Żołnierzy Wyklętych również rano uczestniczyłem w złożeniu wiązanki kwiatów wspólnie z panem radnym Januszem Flakowiczem i panem radnym Józefem Gwiżdżem i młodzieżą na grobie Jana Dubaniowskiego i z tego miejsca też serdecznie zapraszam już na 5 na oficjalne obchody tego dnia, Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zakliczynie do kościoła o 9:30, msza święta w intencji ojczyzny, a następnie tutaj na cmentarzu złożenie również wiązanki kwiatów i zniczy kapitana majora Jana Dubaniowskiego salwy i udział w biegu i w grze miejskiej tropem wilczym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy są zapytania odnośnie przedstawionego sprawozdania? Nie ma. Proszę państwa, kolejny punkt piąty, interpelacje i zapytania radnych złożone na piśmie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie ma. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawach, podpunkt A, zmiana uchwały nr 60/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej gminy Zakliczyn na rok 2023.
Proszę Państwa, omawialiśmy szczegółowo zmiany dokonane w tej uchwale. Przeczytam sentencję. Uchwała Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie zmiany uchwały nr 60/448/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Zakliczyn na rok 2023. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 755 891 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 4 981 366 zł i 16 groszy, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów na rok 2023 o kwotę 4 175 475 zł i 16 groszy, w tym z tytułu. Punkt 1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 102 299 zł i 80 groszy. Punkt 2. Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 191 293 zł i 90 groszy do kwoty 281 907 zł i 61 groszy. Punkt 3. Wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o kwotę 3 881 881 zł i 46 groszy do kwoty 13 753 432 zł i 46 groszy. Punkt 4. Zmniejsza się plan rozchodów na 2023 rok o kwotę 50 000 zł w zakresie spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych do kwoty 348 500 zł. Paragraf 2. Budżet powyżej wymienionych zmianach wynosi. Punkt 1. Dochody 67 212 730 zł i 60 groszy. Punkt 2. Wydatki 88 339 902 zł i 91 groszy. Punkt 3. Przychody 21 475 672 zł i 31 groszy. Punkt 4. Rozchody 348 500 zł. Paragraf 3. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2023 nr 60/448/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadzonymi niniejszą uchwałą. Punkt 1. Załącznik nr 3 wydatki majątkowe na 2023 rok otrzymuje treść załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok otrzymuje treść załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Załącznik nr 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt 4. Załącznik nr 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Zakliczyn w roku 2023 otrzymuje treść załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Dokonuje się zmian zapisów paragrafu 3 w uchwale budżetowej na rok 2023 nr 60/448/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku, który otrzymuje brzmienie. Paragraf 3. Punkt 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21 127 172 zł i 13 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 338 032 zł i 44 grosze, wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 w kwocie 13 753 432 zł i 46 groszy,
przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 281 907 zł 61 groszy. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 102 299 zł 80 groszy oraz przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 651 500 zł. Punkt drugi. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21 475 672 zł 31 groszy i rozchody budżetu w łącznej kwocie 348 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Punkt trzeci. Ustala się limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych w 2023 roku w kwocie 5 338 032 zł 44 groszy, z czego całość przeznacza się na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Punkt czwarty. Upoważnia się burmistrza miasta i gminy Zakliczyn do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ustępie trzecim. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Zmiany dokonane tą uchwałą, może jeszcze tutaj podkreślę, powodują, że nasze wydatki bieżące rosną o 949 487 zł 70 groszy, natomiast wydatki majątkowe rosną o 4 031 878 zł i 40 groszy. Natomiast w planie rozchodów zmniejszenie o kwotę 50 tysięcy złotych jest związane z tym, że w roku 2022 zaciągnęliśmy znacznie mniejszy kredyt niż był planowany. Czy są zapytania ze strony państwa radnych do przedstawionej uchwały? Nie ma. Tak jak mówiłam, została szczegółowo przez panią skarbnik omówiona na wspólnych posiedzeniach komisji. I proszę, kto z państwa radnych jest za podjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Proszę nacisnąć przycisk. Jeszcze jedna osoba nie oddała głosu, bo się nie świeci. Dziękuję. Za 15 radnych. Przepraszam, że tak nie pytam, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, ale właśnie te elektroniczne wyniki jak gdyby mówią same za siebie, więc kontynuujemy dalszy ciąg naszej sesji i przechodzimy do kolejnego punktu w punkcie 6. Podejmowanie uchwał. Podpunkt B. Zmiana uchwały nr 60/449/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zakliczyn na lata 2023-2037. Konsekwencje zmian, które są dokonywane w uchwale budżetowej znajdują odzwierciedlenie w prognozie wieloletniej. Przeczytam sentencję. Uchwała Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie zmiany uchwały nr 60/449/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zakliczyn na lata 2023-2037. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I proszę, kto z państwa radnych jest za podjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję i proszę zagłosować elektronicznie. Jeszcze dwie osoby nie oddały głosu, coś nam dzisiaj tablety się wieszają. Za 15 radnych. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie.
I kolejny podpunkt C, ogłoszenie tekstu jednolitego statutu Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Jest to zmiana formalna, ponieważ w Zakliczyńskim Centrum Kultury powołano zastępcę dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Stanowisko to musi znaleźć odzwierciedlenie w statucie, w związku z czym przeczytam sentencję uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr 25/206/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie nadania statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury. Punkt drugi. Ogłoszenie, o którym mowa w ustępie pierwszym, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Zakliczynie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Obwieszczenie, o którym mowa w ustępie drugim, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I kto z Państwa radnych jest za podjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję i proszę zagłosować jednogłośnie za 15 radnych. Dziękuję bardzo. I kolejny podpunkt, podpunkt D. Uchylenie uchwały nr 18/143/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży. Przepraszam bardzo, to wykreśliliśmy, uchyliliśmy. Właśnie tutaj te zmiany, które dokonaliśmy na komisjach, zaowocowały zmianami w porządku obrad. I teraz muszę sobie wyszukać ABC. Tak, zostało D wykreślone, E zostało wykreślone. Przechodzimy do podpunktu F w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Zakliczyn położonej w miejscowości Kończyska oraz parafii rzymskokatolickiej w Paleśnicy. Czyli to jest ten punkt dopisany. I przeczytam sentencję uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Zakliczyn położonej w miejscowości Kończyska oraz parafii rzymskokatolickiej w Paleśnicy. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych polegającej na przeniesieniu przez gminę Zakliczyn na rzecz parafii rzymskokatolickiej pod wezwanie świętej Justyny w Paleśnicy z siedzibą w Paleśnicy prawa własności działki ewidencyjnej nr 1189/1 o powierzchni 0,40 hektara położonej w Kończyskach, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą w zamian za przeniesienie na rzecz gminy Zakliczyn przez parafię rzymskokatolicką pod wezwaniem świętej Justyny z siedzibą w Paleśnicy prawa własności działki ewidencyjnej nr 116 o powierzchni 0,14 hektara położonej w Paleśnicy, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą. Paragraf drugi. Zamiana nastąpi za dopłatą w przypadku nierównej wartości zamienionych nieruchomości. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy pan burmistrz tutaj jeszcze kilka informacji udzieli, mając na uwadze osoby, które ewentualnie śledzą tok naszej sesji, więc bardzo proszę panią. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o tutaj o zamianę nieruchomości, to chodzi o budynek w Paleśnicy położony w centrum miejscowości niedaleko kościoła i plebanii. Jest to budynek w tym momencie, który nie jest użytkowany, jest w złym stanie technicznym, ale podlega remontowi. Jest to budynek parterowy na działce 14-arowej, właśnie przy skręcie w kierunku miejscowości Olszowa. Tam chcielibyśmy
aby utworzyć w tym miejscu dzienny dom seniora po to, aby właśnie zapewniać potrzeby. Wiemy tu również, że do Centrum Aktywizacji Opieki Seniora, które mieści się w Kończyskach, jest bardzo dużo chętnych. Cały czas nasi mieszkańcy czekają właśnie na objęcie ich właśnie tą opieką, dzienną opieką seniora i tutaj chcieliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom naszych mieszkańców, aby właśnie utworzyć ten dom seniora i jest propozycja, prowadziliśmy rozmowy tutaj właśnie z kurią diecezjalną w Tarnowie, z księdzem proboszczem parafii Paleśnica właśnie w kontekście zamiany i proponujemy tutaj działkę zlokalizowaną w miejscowości Kończyska, właśnie w zamian za wymianę działkę niezabudowaną, za właśnie działkę zabudowaną tym obiektem w Paleśnicy właśnie przy skrzyżowaniu, który może zostać później wyremontowany. Zakładamy tutaj złożenie w najbliższym czasie wniosku o dotację rządową po to, aby właśnie zrealizować inwestycje, a następnie uruchomić w tym miejscu dzienny dom seniora w najbliższym czasie. To znaczy chcielibyśmy, aby ta inwestycja odbyła się w tym roku, a realizacja już i otwarcie pewnie w przyszłym roku, rozpoczęcie działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł na zagospodarowanie tej nieruchomości przy drodze wojewódzkiej, a zarazem będzie na pewno wychodziło to na potrzeby naszym mieszkańcom. I proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie za 15 radnych. Kolejny podpunkt G. Uchwała Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od województwa małopolskiego do wykonywania zadania własnego województwa obejmującego utrzymanie odcinka trasy rowerowej Eurovelo 11 biegnącej od drogi powiatowej nr 1410K w miejscowości Filipowice do potoku Brzozowianka w miejscowości Wróblowice o łącznej długości 13 km zlokalizowanej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Dunajec. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przyjęcie od województwa małopolskiego do wykonywania zadania własnego województwa obejmującego utrzymanie odcinka trasy rowerowej Eurovelo 11 biegnącej drogi powiatowej nr 1410K w miejscowości Filipowice do potoku Brzozowianka w miejscowości Wróblowice o łącznej długości 13 km zlokalizowanej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Dunajec. Paragraf drugi. W związku z realizacją zadania określonego w paragrafie pierwszym gmina Zakliczyn uzyska dotacje celowe w następującej wysokości. Punkt pierwszy. W 2023 roku 34 700 zł. Punkt drugi. W 2024 roku 34 700 zł. Podpunkt trzeci. Szczegółowe zasady i tryb przyjęcia zadania oraz jego dofinansowania i przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję i proszę zagłosować jednogłośnie za 15 radnych. Jest to uchwała, którą podejmujemy wychodząc naprzeciw wnioskom, które były składane w ciągu ubiegłego roku. Wiemy, że na tej trasie Eurovelo z utrzymaniem porządku, wykaszaniem przydroża były problemy, więc myślimy, że zakład... Jest to zadanie województwa, nie było to zadaniem gminy, chociaż poprawialiśmy sytuację i Zakład Usług Komunalnych robił to we własnym zakresie. Teraz mamy już tutaj dokument prawny, a za tym dokumentem idą pieniądze, które będą przeznaczone na utrzymanie porządku na Eurovelo. Proszę Państwa, zakończyliśmy punkt szósty, czyli podejmowanie uchwał. Przechodzimy do punktu siódmego. Jest to sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jest to obowiązek obligatoryjny, który spełnia Pan Burmistrz zgodnie z przepisami prawa. Do końca stycznia składa sprawozdanie, jak na terenie naszej gminy wyglądają średnie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i w 2022 roku wszyscy nauczyciele uzyskali średnie. Nie dopłacamy z budżetu gminy
No, nadmieniam, że ta sytuacja jest na pewno spowodowana tym, że mamy dofinansowanie z budżetu państwa na godziny, które są realizowane na potrzeby uczniów z Ukrainy, którzy pobierają naukę na terenach naszych placówek, oraz są również środki na zajęcia dodatkowe, które związane są z wyrównaniem braków w kształceniu dzieci w okresie nauki zdalnej, oraz są to również godziny dla dzieci rodziców, którzy powrócili z zagranicy, i dzieci, które przeszły ze szkół angielskich, hiszpańskich, mają tutaj dodatkowe zajęcia z języka polskiego. I dziękuję. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8. Informacja o bezpieczeństwie w gminie Zakliczyn w roku 2022 roku. I również co roku taką informację otrzymujemy. Tym razem złożył ją komendant Komisariatu Policji w Wojniczu, komendant Marek Ptak, który przedłożył wyczerpujące sprawozdanie różnych zdarzeń, które występują na terenie naszych miejscowości. Myślę, że Państwo radni mają dostęp też do informacji, które są zamieszczane na stronach internetowych. Ja tylko może tak poinformuję, że w okresie, który obejmuje analizę, czyli od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, na terenie gminy Zakliczyn odnotowano 138 zgłoszonych zdarzeń przestępczych, w tym usiłowanie zabójstwa 1, rozboje 1, uszkodzenie ciała 2, włamań 4, kradzieży 9, uszkodzeń mienia 2 i innym przestępstw 119. Jest to o jedno przestępstwo więcej niż w roku ubiegłym. Proszę Państwa, to nie jest tak, że się wzruszyłam, tylko głos nauczycielski niestety czasami zawodzi i szwankuje. Jeżeli mogę prosić o wodę, to bardzo proszę. Więc gdyby ktoś z Państwa radnych chciał się zapoznać dokładniej z przedłożonym sprawozdaniem, to bardzo proszę. Proszę Państwa, punkt 9. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022. I proszę Panią Renatę Dyngosz, Przewodniczącą Komisji, o złożenie sprawozdania. Szanowni Państwo, Komisja w składzie Renata Dyngosz, Pan Zygmunt Olchawa i Pan Janusz Flakowicz w ubiegłym roku spotkała się 4 razy. 8 lutego rozpatrzenie petycji dotyczącej ograniczeń związanych z wirusem SARS-CoV-2. Petycja została uznana za bezzasadną. 8 września i 3 października rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Zakliczyn dotyczącej braku aktualnych rozkładów jazdy autobusów. Skarga również została uznana za bezzasadną. I 17 czerwca rozpatrzenie wezwania w sprawie prac związanych z budową centralnego portu komunikacyjnego i proponowany przebieg linii kolejowej łączący Nowy Sącz z Tarnowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja Skarg, Petycji i Wniosków to jedna z najbardziej zapracowanych komisji Rady Miejskiej, ponieważ te skargi, petycje wpływają, często poruszają bardzo rozległe tematy, więc tutaj bardzo dziękuję komisji za pracę. Proszę Państwa, punkt 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022 i proszę Pana Macieja Krakowskiego, Przewodniczącego Komisji, o przedłożenie sprawozdania. Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 roku. Komisja w składzie Maciej Krakowski, Zofia Boczek, Mateusz Kwiek w 2022 roku spotkała się 4 razy. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 17 stycznia. Tematem posiedzenia było opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 oraz opracowanie sprawozdania z realizacji działań prowadzonych przez Komisję Rewizyjną w roku 2021. Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 26 kwietnia 2022 roku oraz 18 maja 2022 roku. Tematem posiedzenia była analiza sprawozdań finansowych i opisowych z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Zakliczyn za rok 2021. Komisja po pozytywnym zaopiniowaniu wniosła wniosek o udzieleniu absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn. Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22 września 2022 roku. Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, punkt 11. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Zakliczynie na 2023 rok. Mamy tutaj przedstawiony ramowy plan pracy Rady Miejskiej na rok 2023. Zakłada on 10 spotkań, 10 sesji w miesiącu styczniu, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. No, przedmiot takim stałym jak gdyby punktem programu sesji to jest podejmie uchwał w sprawach, które dotyczą zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok i zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok. I oczywiście te spotkania są wzbogacone w takie istotne i potrzebne punkty, które wiążą się z funkcjonowaniem samorządu. I tak, w miesiącu marcu mamy właśnie bieżące spotkanie. Jest tutaj przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i poszczególnych komisji. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków, Petycji. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Przyjęcie następnie w kwietniu. Standardowe zaplanowane podejmowanie uchwał dotyczących zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej. W maju oprócz podejmowania uchwał mamy przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022. W czerwcu poza podejmowaniem uchwał mamy debatę nad raportem o stanie gminy Zakliczyn na za 2022 rok. Mamy udzielenie burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn wotum zaufania. Mamy sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy Zakliczyn za 2022 rok. Absolutorium burmistrza. Natomiast w miesiącu sierpniu przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półroczu 2023 roku. Przyjęcie informacji z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2023 na 2024. We wrześniu standardowe tutaj dwa punkty. Zmiana w uchwale budżetowej, w wieloletniej prognozie finansowej. W październiku wzbogacamy program o ważny punkt, jest to podjęcie uchwał podatkowych. W listopadzie mamy dodatkowy punkt, przyjęcie programu współpracy gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W grudniu będzie przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego oraz przyjęcie oczywiście uchwały budżetowej gminy Zakliczyn na 2024 rok. Mamy taką nadzieję, że w grudniu już tą uchwałę uchwalimy, a zatem będzie również przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zakliczyn. Pozostałe posiedzenia Rady Miejskiej w miarę potrzeb. Też wiecie Państwo, że oprócz takich stałych sesji mamy sesje nadzwyczajne, które zwoływane są w trybie pilnym, jeżeli spotkanie jest spowodowane jakimś ważnym zagadnieniem dla funkcjonowania samorządu. Czy są uwagi? Nie ma. Dziękuję bardzo. Mamy punkt 12, przyjęcie planu pracy poszczególnych komisji i proszę pana Macieja Krokowskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2023. Na przełomie stycznia-marca trzy spotkania, opracowanie planu pracy, sprawozdanie z realizacji działań prowadzonych przez komisję w roku 2022, analiza kosztów oświetlenia ulicznego w gminie Zakliczyn. Na przełomie maja i czerwca analiza wykonania budżetu za rok 2023 oraz sporządzenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W miesiącu wrześniu spotkanie celem analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023 roku oraz spotkanie w miesiącu październiku analiza inwestycji gminnych, pozostałe posiedzenia komisji według potrzeb. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Punkt 13. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok. I proszę panią Renatę Dyngosz, przewodniczącą komisji. Drodzy państwo, plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023 będzie dostosowany do występujących potrzeb w celu rozpatrzenia wpływających do Rady Miejskiej skarg, wniosków i petycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 14. Przyjęcie planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2023 rok. I proszę pana Henryka Lasotę, przewodniczącego komisji, o zabranie głosu. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarczego przedstawia się następująco. W miesiącu styczniu jest sprawa zmian w uchwale budżetowej na 2023, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz potrzeb związanych również z różnymi sytuacjami na potrzeby, które zgłosi pan burmistrz. W miesiącu marcu opiewanie uchwał w sprawach zmian w uchwale budżetowej, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, sprawozdanie z działalności Komisji Skarg i Wniosków i Petycji, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcie planu Rady Miejskiej na 2023 rok. Przyjęcie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok. Kwiecień opiniowanie uchwał w sprawach zmian w uchwale budżetowej i w wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok. Maj też opiniowanie uchwał w sprawach uchwały budżetowej na 2023 rok i zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok. Czerwiec opiniowanie uchwał w sprawach zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy zaufania. Zakliczyn przyjęcie sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zakliczyn za rok 2023. Udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 i zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. W miesiącu sierpniu wyjazdowe posiedzenie komisji oraz następne wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023, wyrażenie opinii na temat zmian w uchwale budżetowej, wyrażenie opinii na tematy zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2023. Przyjęcie informacji przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2023-2024. W miesiącu wrześniu mamy podobnie zmiany w uchwale budżetowej na 2023 i zmiany w wieloletniej prognozie oraz sprawy wynikającej z różnych potrzeb odnośnie rezerw, które są w budżecie gminy w celu zaciągnięcia opinii naszej burmistrz zwołuje posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu. Listopad, październik, wyrażenie opinii na temat uchwały budżetowej w 2023 roku, wyrażenie opinii na temat zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wyrażenie opinii na temat uchwał podatkowych. Tutaj przystępuje zawsze komisja wcześniej do ustalenia stawek podatkowych, które przedstawia później na ogólnym spotkaniu wszystkich komisji do zatwierdzenia. W miesiącu listopadzie jest zmiana w uchwale budżetowej na 2023 rok, zmiany w wieloletniej prognozie, przyjęcie też w miesiącu listopadzie programu współpracy gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok. W miesiącu grudniu mamy podjęcie uchwał, przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok, ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, który na terenie naszej gminy istnieje taki, pomocy finansowej na rzecz gminy miasta Tarnowa, przyjęcie uchwały budżetowej gminy Zakliczyn na 2024 rok, przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej oraz poświęcenia, które wynikają na potrzeb w Radzie wynikających przez zleconych przez pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, punkt 15. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2023 rok. I proszę panią Ewę Nijak, przewodniczącą komisji, o zabranie głosu. Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2023 rok będą się odbywać zgodnie z przedstawionym już ramowym planem posiedzeń. Dodatkowe spotkanie odbędzie się w miesiącu sierpniu. Będzie to spotkanie wyjazdowe mające na celu
oceny przygotowania placówek szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego, a ponadto dodatkowe posiedzenia będą zwoływane w razie potrzeb. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 16. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na 2023 rok. I proszę pana Macieja Krakowskiego o zabranie głosu. Plan pracy Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2023 oparty jest na planie pracy Rady Miejskiej. Dodatkowo zaplanowano posiedzenie, wyjazdowe posiedzenie Rady Komisji w miesiącu marcu, sprawdzenie stanu sanitarnego gminy, pozostałe posiedzenia komisji według potrzeb. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, punkt 17. Wolne wnioski i bieżące informacje. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę, pan Piechnik. Szanowni państwo, panie burmistrzu, ja chciałem zapytać, co słychać na temat wykonania dokumentacji na chodnik przy drodze powiatowej w Borowej. Bo wiadomo, od kilku lat mieszkańcy się upominają i to weszło do planu. I dopytują się, na jakim etapie i czy jest szansa, w jakim terminie na ten chodnik można liczyć. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze z państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie ma. Proszę, pan radny powiatu, pan Józef Gwiszcz. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni radni. Proszę państwa, ja może na temat związany ze sprawami innymi niż oświata. Chciałem tu poruszyć problem tego pomnika Matki Boskiej tutaj, która znajduje się przy rondzie w Zakliczynie. Jest to na wjeździe do Zakliczyna. Myśmy kiedyś jako szkoła się tym pomnikiem opiekowali. Zbieraliśmy środki, uczniowie zbierali. Pomnik został odnowiony przez konserwatora zabytków, bo wcześniej był pomalowany farbą olejną. Takich pomników nie maluje się farbami olejnymi, bo to jest, figura jest typowym pomnikiem wykonanym z kamienia. I później tam były te drzewa, zostały usunięte, bardzo dziękuję, bo te drzewa, które tam rosły, były też niebezpieczne, ale po prostu niszczyły ten pomnik. No, ta figurka dzisiaj jest bardzo brudna, no, nie mamy środków w szkole i już nie mamy możliwości, żeby to w jakiś sposób odnowić i zakonserwować. I ten teren też w jakiś sposób tam zadbać o niego, żeby po prostu tam ta trawa i chwasty nie rosły. Kiedy jest taka możliwość, to uczniowie idą tam, sprzątają, czyszczą. Ja bym bardzo prosił, panie burmistrzu, szanowni radni, bo to jest, wiemy, to jest bardzo ważne miejsce. Jest to też cmentarzyk tych rycerzy, którzy wracali z Podwiednia, z Odsieczy Wiedeńskiej. Bardzo ważne miejsce historyczne tu dla Zakliczyna. I wiele turystów, którzy tu przyjeżdża, tam widzę, to podchodzą i czytają to, co tam na tej tablicy jest napisane. Bardzo bym prosił, aby jakoś, w jakiś sposób to tym się zająć. Także z góry dziękuję, jeżeli będzie taka wola. A tutaj jeszcze do tego, co pani przewodnicząca mówiła na temat tych wynagrodzeń, jeśli chodzi o nauczycieli i tej subwencji, to proszę państwa, musicie wiedzieć, że we wrześniu w ubiegłym roku zmieniły się przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli specjalistów. Weszły nowe standardy. No i naraz wszystkie szkoły muszą zatrudniać specjalistów. Mam tu na myśli pedagogów specjalnych, logopedów, pedagogów szkolnych, psychoterapeutów, psychologów. Więc to zostało wystandaryzowane, są odpowiednie algorytmy i my w zależności od liczby uczniów musimy tych specjalistów zatrudniać. Także to też w jakiś sposób wpłynęło na tą średnią, którą i na podwyższenie subwencji, no bo to są dosyć kosztowne zajęcia, jeśli chodzi o zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szczególnie z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie mam, dziękuję. Punkt 18, odpowiedzi na wolne wnioski. I proszę pana burmistrza o zabranie głosu.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w odpowiedzi na wolny wniosek pana radnego Kazimierza Piechnika informuję, że tutaj jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Mam nadzieję i liczę na to, że w tym roku uda się zakończyć etap projektowania. Cały czas jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą tego opracowania i uzyskać pozwolenie na budowę, tak aby w najbliższych latach rozpocząć realizację tego ważnego dla bezpieczeństwa mieszkańców zadania, więc tutaj te zadanie jest też dla nas ważne, chcemy je zrealizować. Jeśli chodzi tutaj o wniosek, wolny wniosek pana radnego dyrektora Józefa Gwidża, to oczywiście przyglądniemy się temu tematowi związanemu z remontem, z konserwacją tego, ale oczywiście do przeprowadzenia tam prac wymagane jest zapewne pozwolenie konserwatorskie, no, które wiadomo jest, wymaga trochę czasu i przygotowania pewnie programu konserwatorskiego do tego przedsięwzięcia, więc związanych z tym nakładów finansowych na samo opracowanie, więc tutaj będziemy się starali przyglądnąć tej sprawie tak, aby to miejsce historyczne też było utrzymywane w bardzo dobrym stanie. Szanowni Państwo, jeszcze jedno ogłoszenie. Dzisiaj na naszej stronie internetowej zakliczyn.pl pojawiła się informacja odnośnie ogłoszenia naboru na najem mieszkań w Paleśnicy, tych 30 mieszkań realizowanych właśnie w ramach naszego programu budownictwa mieszkaniowego. Termin składania wniosków o najem upływa 25 kwietnia, więc jest to bardzo długi okres, prawie 2 miesiące na złożenie wniosków. Patrząc na ilość złożonych wniosków w Lusławicach, było ich ponad 107 wniosków, więc 40 mieszkań zostało objętych najmem, tyle mieliśmy mieszkań, więc myślę, że też będzie duże zainteresowanie, ale oczywiście tutaj najpierw praca w zespole opiniującym w urzędzie, sprawdzającym tą formalną kwestię, a później trafi to oczywiście pod obrady Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej, właśnie składającej się z radnych Rady Miejskiej w Zakliczynie. Przypominam również, że nie jest to najem socjalny, jest to najem na normalnych warunkach, taki sam jak w Lusławicach, w budynku na 40 mieszkań. Koszt czynszu najmu to 11 zł za metr kwadratowy. Ten czynsz oczywiście nie obejmuje kosztów utrzymania, czyli kosztów energii, wywozu śmieci, internetu i pozostałych mediów, które są po stronie właśnie najemcy. Myślę, że jest to bardzo korzystny czynsz najmu, te 11 zł, które pozwoli właśnie zatrzymać naszych mieszkańców, którzy za mieszkaniem musieliby wyjechać poza teren naszej gminy. Także bardzo serdecznie zapraszam do składania i proszę też Państwa radnych o propagowanie tej informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. W takim razie punkt 19, zakończenie obrad. Dziękuję bardzo za udział w sesji. Zamykam 62. sesję Rady Miejskiej w Zakliczynie. Dziękuję bardzo.